Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Rafał się nie spodziewa, co ja tu dla niego szykuję. Patrzcie, co tutaj mam. Aha. Najpierw dam mu do przetestowania zielone herbaty, ale a później czarne. A teraz pora schować butelki. Rafał! Chodź tutaj, chodź! Mam coś dla ciebie. Chodź, mam dla ciebie wspaniałe herbaty. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pierwszy w tym roku piknik. Patryk przygotował mi test iced tea sklepowych. A test jest ślepy, nie mam pojęcia, co tutaj jest. No widzę po kolorach, że 5 jakichś jaśniejszych, 4 jakieś ciemniejsze. Podejrzewam zielone i brązowe, te, czyli pewnie czarne. Te mają taki dość jednolity kolor, ale te zielone to każda inna naprawdę. Jaśniejsze, ciemniejsze, zieleńsze, bielsze, słomkowe, a jedna to jest prawie pomarańczowa. To spróbujmy pierwszego smaku. Tutaj taki żółtawy kolor, pewnie zielona, pachnie cytrynką, też tak dość dziwnie, ale nie czuję herbaty. No wciąż nie czuję herbaty. Cytrynkowy napój, dość słodki, ale orzeźwiające. Całkiem niezłe, jak na napój. Co tu dalej? Ta jakaś wyjątkowo blada. Też czuję cytrynkę. Ojej. Tutaj naprawdę czuję taką wściekle sztuczną cytrynkę. A herbaty znów nie czuć. Smakuje trochę jak płyn do naczyń. Nie pytajcie, skąd wiem, jak smakuje płyn do naczyń. No nie, ta mi nie smakuje. Co to dalej? No ta jest zielona w kolorze wręcz. Ale lecą do niej muchy, to może jest niezła. O, ale ta pachnie herbatą. Ciekawe. Ale dziwna. Nie mam pojęcia, z czym to jest. Cytryna to tak nie bardzo. Nie no, tu herbatę się czuję, ale nie wiem na ile prawdziwą. No nie, nie, nie. No, jest to jak na razie najbardziej herbaciane, ale nie za smaczne. Następną mamy taką żółto-różową wręcz. Ojej, ta smakuje, znaczy pachnie jak witaminy z dzieciństwa. Tak, multiwitaminka. Taki zapach. Fatalne, nie. To nie, nie. To smakuje serio jak rozpuszczone witaminki. Herbaty w tym nie czuję. Nie, nie, nie podoba mi się w ogóle. W tej coś pływa. Dziwne, jakby skrzek żabi. Pachnie aloesem. Bardzo wyraźnie. No, to mi smakuje. Tak, kawałeczki aloesu w tym są. Niezbyt słodkie. Orzeźwiające, bardzo aloesowe. Herbaty znów w tym nie czuję, ale niezłe. Next, z tym barka. Cytryna, limonka, zielona herbata. Zobaczmy skład. Woda, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, soki z zagęszczonych soków z jabłek. Uwaga, cytryny 0,5%, limonki 0,5%. Ekstrakt zielonej herbaty 0,12%. Regulator kwasowości, kwas cytrynowy, aromat przeciwutleniacz, kwas askorbinowy. No, 0,12%. No, gdyby to był alkohol, to bym nawet mógł prowadzić po tym. Lipton Ice Tea, zielona herbata z cytryną. Woda, cukier, kwas, kwas cytrynowy, ekstrakt z zielonej herbaty 0,14%. Uwaga, wyprzedzamy tutaj tym barka o 0,2%. Cytrynian trójsodowy, aromat przeciwutleniacz, kwas askorbinowy, substancja słodząca, glikozyd stewiolowy. O, to coś może być związanego ze stewią. Nie ma oznaczenia, ale pewnie tak. Nesty, green tea,
cytrusowa. Napój herbaciany, zawiera cukry, składniki. Woda, cukier, fruktoza, ekstrakt z zielonej herbaty 0,17%, uwaga! A kwas cytrynowy, sok pomarańczowy z zagęszczonego soku pomarańczowego 0,1%, sok cytrynowy z zagęszczonego soku cytrynowego, regulator kwasowości, cytrynian trójsodowy, przeciwutleniacz, kwas askorbinowy, aromaty, substancje słodzące, glikozydy stewiowe. Znów ta stewia. Pickwick, iced tea, white tea and lemon. O, nabrałem się, to była biała herbata. Słuchajcie, skład po czesku, po polsku. Woda, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, cytrynian sodu, ekstrakt białej herbaty 0,1%. Aloesik. Skład, śluz z aloesu, to ten skrzek. Sok owocowy, aloe vera, pulpa, fruktoza, ekstrakt z liści zielonej herbaty. O, nie napisano ile. Kwas jabłkowy, aromat winogronowy, miód, witamina C, treuloza, woda, zawiera substancje słodzące. Ciekawe, ile tutaj jest tej herbaty, no tego nie napisali, ale ekstrakt z liści, to już lepiej. To podsumowując, najbardziej smakuje mi ten aloesik, ale bardzo go lubię osobiście, chociaż herbaty w nim nie czuć. To również było niezłe pod kątem herbacianym, chociaż nie wiem na ile to jest naturalny aromat herbaty, ale tutaj herbatkę było czuć. Najgorsze z kolei to było to. Tu w ogóle witaminki, nie wiadomo co, dziwne aromaty, wszystko dość słodkie. No, trochę się już rozgadałem, więc czarne herbaty zostawię sobie na później. Zapraszamy na naszą stronę czajnikowy.pl, gdzie mnóstwo ciekawych rzeczy o herbacie, sklep, forum, encyklopedia. Zaglądajcie. Do zobaczenia.